Hej, przychodzę dzisiaj do Was z porównywaczem dwóch filmów, dwóch seriali, które obejrzałam od deski do deski sezony. Pierwszy jest to Lucky Man. Lucky Man leciał w telewizji, nie miałam okazji go obejrzeć, bo nie mam tych kanałów zwyczajnie, a w komputerze nie lubię oglądać ani seriali, ani filmów. Oczywiście gdybym nie miała telewizora, no to oczywiście byłabym, no że tak powiem, uwięziona w internet, a że mam telewizor, posiadam telewizję naziemną, więc sobie oglądam. Lubię duży ekran. Ale przechodząc do sedna. Lucky Man. Lucky Man jest to serial, w którym mężczyzna dostaje pewną rzecz, która to rzecz robi z niego szczęściarza. I wydawać by się mogło, że każdy by tak chciał. Pierwszy odcinek, drugi odcinek, spoko. Jest szczęściarzem pod każdym względem. Nie ima się go śmierć, nie imają się go choroby, żadne przeczucia. No, tak jak dostał tę rzecz, no szczęście go nie opuszcza na żadnym kroku. Oczywiście po którymś odcinku okazuje się, że to jest jego szczęście, opiewa się na nieszczęściu innych. I to nie tak, że daleko tam gdzieś w krajach 5., 10. świata czy w kosmosie, tylko bliżej. Bliskie mu osoby mają wtedy nieszczęście. Kiedy on ma szczęście, jedna z osób z jego kręgu, z rodziny, z bliskich mu przyjaciół ma nieszczęście. No i nie wiem, czy gra warta świeczki, bo jak się okazuje, tę rzecz oczywiście dostał całkiem przypadkiem. On się z tego cieszy, dopóki nie dochodzi do niego, że no on jest szczęściarzem, a ktoś niekoniecznie. No i tutaj jest dylemat, po co mu ta rzecz? On się tej rzeczy pozbyć nie może. Sezon pierwszy obejrzałam, zaciekawił mnie, więc czekam z utęsknieniem, kiedy będzie sezon drugi i bardzo chętnie go obejrzę. Można oglądać na wyrywki odcinek, nie trzymając się ściśle 1, 2, 3, tylko 1, 5, 8, ale warto obejrzeć, myślę, od deski do deski. I serial kolejny, Jericho, też leciał w telewizji, też nie dane mi było go obejrzeć, jakoś mnie nie zaciekawił, chociaż naprawdę reklamy leciały na kilku stacjach. Tutaj obejrzałam, słuchajcie, od deski do deski, obejrzałam cały sezon. Sezon się kończy rewelacyjnie, zresztą bardziej przewidywalnie bym powiedziała. Dla tych po pierwszym, drugim odcinku będzie wiadomo, że tak się skończy, tak jak przypuszczasz. Ja też tak przypuszczałam i tak się skończyło. Ale warto go obejrzeć. To jest serial o zagładzie ludzkości, czyli na czasie. Już jak to kiedyś mi powiedziała zaprzyjaźniona zakonnica, że już jest, zaczyna się koniec świata. To nie jest wizja dalekiej przyszłości, bo to już trwa pewnego czasu, więc możemy się spodziewać wszystkiego, każdego dnia, o każdej minucie dnia. Jericho jest serialem, który warto obejrzeć. Chciałam powiedzieć, że jest to ciepły serial. W niektórych momentach tak, bo możemy zobaczyć, jak ludzie w trakcie zagłady, w trakcie wojny, w trakcie jakiejś zarazy, nienawiści do innych osób mogą się jednoczyć, ale też wręcz odwrotnie. Wiecie, zawsze jest w jakiejś grupce osób jest osoba tak zwana, taki zadymiacz, ja to nazywam, wszędzie tak jest.
jak jeżdżę do sanatorium, zawsze się taki zjawi taka osoba. Nawet w przychodni czekając na lekarza też jest taka osoba. To jest taki zadyniacz. Siedzicie cicho i ktoś tam walnie hasło. I oczywiście ludność, jak te głupie kozy albo kury, idzie za tym zadymiaczem. Tak, tak, ukamieniować. No ale oczywiście wiecie. Takie życie, tak? Warto obejrzeć Jerycho. Tak jak mówię, czekam. Tak jak mówię, czekałabym na drugi sezon, gdyby był. Oczywiście to był tylko jeden. Kilka sezonów. Ja to obejrzałam ciurkiem, więc to już był ostatni odcinek, jaki obejrzałam i on się skończył. Szkoda, bo obejrzałabym dalej. Także polecam z czystym sumieniem. No i co? No i cieplutko się z Wami żegnam. Jeżeli ta seria Wam odpowiada, dajcie znać. Ja na razie wyszłam z choroby i na szczęście. Więc już nie będę tak na razie plackiem leżała i oglądała, ale oczywiście jesteśmy z mężem in touch i po prostu sprawdzamy, jak coś nowego się pojawi, czy nas zaciekawi jakiś sezon, jakiś serial i obejrzymy znów Od deski do deski. Podzielę się z Wami moją opinią, recenzją, także cieplutko się z Wami żegnam, pa, pa.